Ruszamy na kolejną akcję, a ze mną dość wyjątkowi goście, Fundacja Społeczności Liceum Batorego. No i nasza, nie wiem jak cię określać, tak żebyś się nie obraził za to, żeby może nie było, wiesz, tak za sztywno, więc może sam się, Michał, przedstaw. No ja jestem Michał, jestem absolwentem tej szkoły i będziemy dzisiaj rozwozić obiady z seniorom, pozdro. Pozdro, a oprócz tego koleżka trochę rapuje, myślę, że kojarzycie. Dobra, no to co, ruszamy na akcję. Tak jest. Jedziemy. Dobra, tu mamy. A wczoraj był kurczak w tandoori, hummus, nopki ze szpinakiem, ogórek z czosnkiem i jogurtem. I powiem szczerze, było bardzo dobre. Podjadłem jedno, jak mi się patrzy. Zostało jedno na koniec i sobie wziąłem, bo właśnie tutaj zachęcam wolontariuszy. Bardzo dobre jedzenie czasami zostanie, to jeden może się komuś poszczęści, także polecam. Życzymy smacznego i miłego dnia. Mam coś podpisy? Nie, nie trzeba. Dziękujemy. Dzień dobry, przyjęliśmy posiłek. Dziękujemy. Akcja prowadzona przez Legię Warszawa i Fundację Legii. Legię! W porządku, ja jestem stary legionista. Słuchajcie, na pływanie Legii to wszystkie wakacje spędzałem. Widziałem rekord świata na Legii, jak Piątkowski rzucił dyskiem 59-91. Andrzej Płonczyński, muzyk i kibic Legii od dziesiątków lat. Jak widzicie, dojechaliśmy do końca. Panowie, dobry uczynek zrobiony, no i chyba warto było. Fajnie, fajnie. Warto. Zawsze warto pomagać, zachęcam wszystkich do pomocy, do wsparcia akcji, gotowi do pomocy. To teraz powiedz coś tak ładnie, bo w końcu ładnie operujesz językiem polskim, troszeczkę na tym rymowaniu się znasz. To teraz... No ja również zachęcam gorąco do brania udziału w tej charytatywnej akcji i pozdrawiam. Tyle mam powiedzieć. No i my też pozdrawiamy i pamiętajcie, koniecznie pomagajcie innym ludziom, bo to wcale nie jest trudne, chyba się zgodzimy wszyscy. Nie jest trudne i jest miłe. I nie tylko dla tych ludzi, ale też się człowiek lepiej czuje wtedy. No fajna rzecz. My się czujemy znakomicie i życzymy wam tego samego.